trzeba się nauczyć żyć czy funkcjonować wtedy, kiedy jest niewygodnie, źle, brudno. Pierwszy swój plan treningowy kupiłaś na Allegro. Tak, jak tak. On wyglądał? To był sam moment stanięcia na starcie już jest jakimś dużym osiągnięciem według mnie. To po prostu było obciążające psychicznie. Czasami był stres, strach, jak były jakieś złe warunki pogodowe, gdzieś mi się pomyliła trasa. Nie ma co czekać czasami z realizacją takich rzeczy, bo życie jest jedno i nigdy nie wiadomo, jak to się później dalej potoczy. Spektrum by Sportofino. Witam Cię gorąco na kanale Sportofino. Tutaj spotkania z inspirującymi ludźmi pasji sportu, tymi, którzy po prostu robią mnóstwo rzeczy i nigdy się nie zatrzymują. A to jest trochę też opowieść o Agnieszce Korpal. Witam Cię gorąco. Witam, cześć. Agnieszka, bo jak znam Cię 8,5 roku, mogę się pochwalić, znam Cię 8,5 roku, no to faktycznie jesteś zawsze rozpędzona. Poznałem Ciebie, kiedy zdobyłaś koronę Gór Polski na rowerze, jako pierwsza osoba w historii. I to było fenomenalne. Poznałem dziewczynę, pamiętam, to było w radiu, gdzie ja wtedy dopiero stawiałem pierwsze kroki. Tak. Dziewczynę, która po prostu ma pasję w oczach, która ma dużo uśmiechu, zaraża pozytywną energią. No ale gdybym powiedział tylko o tych cechach osobowości, abym nie wspomniał na przykład, że zdobyłaś 28 szczytów górskich tutaj w Polsce. Albo, że jesteś współorganizatorką niezwykłej imprezy ultramaratonowej, bo to są Karkonosze. I to jest cuk, tak to się nazywa, zresztą masz to na koszulce. Tak, możesz teraz tak, się, ZUS, wiesz, dokładnie. Uroczyście pokazać. No i też jest chociażby Forest Run, który tu tutaj w Wielkopolsce, skąd nadajemy, organizujesz z moją kuzynką Anią Kautz. Tak. Chociaż nagrywam tutaj te programy od wielu, wielu tygodni, miesięcy, to nie miałem jeszcze okazji nigdy mówić o nikim z mojej rodziny. I to też jest zupełnie niesamowite, że ja poznałem Ciebie za sprawą Twojej pasji, a dopiero później dowiedziałem się, że współpracujesz z Anią. Tak, dokładnie. No. I teraz mamy Agnieszkę Korpal w studiu, która cały czas rozpędzona, która interesuje się też biegami górskimi. Bo to też jest coś, co robisz. Sama biegasz ultramaratony i właściwie utrudniasz zadanie, bo nie wiem, od czego zacząć. No tak, tych aktywności przez wiele lat było sporo. I tak naprawdę zaczynałam jeszcze wcześniej jako taka bardzo młoda dziewczyna gdzieś tam w gimnazjum, w liceum. No właśnie, to jest Szczecinek. Szczecinek, tak, moje rodzinne, ukochane miasto. Od triatlonu takiego bardzo amatorskiego jako juniorka młodsza, juniorka, to była taka przygoda, no niespodziewanie wydarzająca się w moim życiu. Wtedy o triatlonie jeszcze nikt nie wiedział, co to jest za sport. Trzeba było to ludziom tłumaczyć, jak to trzy dyscypliny połączone, co i jak. Teraz to jest super popularna dyscyplina sportu. To się przez wiele lat zmieniło, ale ja już ten triatlon na studiach zostawiłam, no. Zajęłam się właśnie jazdą na rowerze, zamieniłam rower szosowy na rower MTB, na taki rower górski. A jeszcze na chwilę o tym triatlonie, to wyobraźcie sobie taki moment, i to było no, kilkanaście lat temu, kiedy triatlon nie był tak sławny jak dziś i kiedy wielu naszych znajomych mówi, ja tam w triatlonie mam taki a taki wynik i tych imprez jest mnóstwo. Podobno jakiś taki pierwszy swój plan treningowy kupiłaś na Allegro. Tak, jak tak. Jak on wyglądał? Wiesz co, to był po prostu plik w Wordzie, w którym była jakaś tabelka, jak się powinno pływać. Czyli na Allegro kiedyś sprzedawano pliki w Wordzie, jakby to w ogóle tak, jest poza jest moją mniej więcej ten czas. To się z perspektywy właśnie tych wielu lat wydaje śmieszne. Ja sama do tego wracam z takimi emocjami pozytywnymi i z taką nutką uśmiechu gdzieś tam. Ale no to było fajne, to były moje początki, początki w treningu, początki wiedzy takiej też amatorskiej, treningowej, bo te kilkanaście lat temu internet nie był tak rozchulany jak jest teraz. Tych informacji o treningu amatorskim było bardzo, bardzo mało. Triatlon był w ogóle bardzo niszową dyscypliną, więc o tym treningu było też bardzo mało i to wszystko było tak na czuja, trochę samemu. Ja trochę jeździłam na zgrupowania kadry województwa zachodniopomorskiego, więc tam się trochę dowiadywałam, jak to się wszystko robi, ale przede wszystkim miałam z tego mnóstwo fanów, radości i robiłam to sama dla siebie. Wstawałam rano na basen na 7 rano, potem szłam do szkoły,
Pamiętam, niektórzy ratownicy na basenie w Szczecinku się dziwili, że dlaczego ja to w ogóle robię, czemu ja tutaj codziennie o 7 rano jestem jako pierwsza, że to jest bez sensu, a ja nigdy nie uważałam, że to jest bez sensu i nie miałam jakichś nigdy wielkich wyników też w tym sporcie, bo uprawiałam go krótko, właśnie nie miałam jakiegoś wielkiego zaplecza, ale no to była taka pierwsza przygoda, która mi dała do zrozumienia, że ten sport jest taką ważną częścią w moim życiu i mimo, że ja wtedy nie do końca, wiesz, się zastanawiałam nad tym jakoś egzystencjalnie, po co ja to robię, co mi to w życiu da, zupełnie tak nie było. To ja teraz mam jakieś takie czasami myśli. No jako studentka filozofii, jako studentka filozofii, dokładnie, ale wtedy to była po prostu taka czysta ta radość, chęć do sprawdzenia siebie, do jakaś taka miłość do ruchu. Ja już jako dziecko byłam bardzo aktywna na WF. Chodziłam na podwójny WF w liceum do dziewczyn i do chłopaków. Jak to załatwiłaś? Bo WF-iści po prostu widzieli, że ja się nudzę na WF-ie z dziewczynami i po prostu pozwalali mi przychodzić na WF do chłopaków, więc jakby to była taka naturalna trochę konsekwencja tego, że byłam po prostu zawsze aktywną osobą. A oni jak cię przyjmowali? Oni się super cieszyli, że gram z nimi, tak. No. To fajnie, nie mieli żadnej kosy z tobą. Nie, zupełnie nie. Miałam bardzo fajnych kolegów w klasie i w klasach obok, z którymi grałam. Graliśmy razem w kosza, w siatkówkę. Ja zawsze byłam taką osobą, która tam, wiesz, dokręcała śrubę i im się to podobało, także myślę, że nie mieli nic przeciwko. Czyli mamy zachodniopomorskie, stamtąd jesteś, gimnazjum, liceum to jeszcze czasy triatlonu, a co przyszło potem? Potem właśnie przyszedł rower górski, zamieniłam właśnie rower szosowy na rower górski. Pamiętam, że jak zobaczyłam gdzieś rower właśnie górski z hamulcami tarczowymi, ja jeszcze wtedy nie wiedziałam w ogóle, co to są hamulce tarczowe. Że tak można. Nie? Że tak można i że ten rower mi się tak strasznie spodobał i pamiętam wszystkie moje oszczędności i prezenty z osiemnastki przeznaczyłam właśnie na ten rower i to już była taka miłość po prostu niesamowita do tego roweru. Jeździłam bardzo dużo w Szczecinku, wszystkie lasy, jeziora, wszystko po prostu wokół Szczecinka. To a tam moje... jest trochę wzniesień, przynajmniej ten krajobraz jest trochę taki zróżnicowany. Tak, jest na pewno bardziej urozmaicony niż tutaj Wielkopolska. Oczywiście to nie są jakieś wielkie góry też, ale no jest po prostu tam ciekawie, można się zmęczyć. No, to była moja taka wielka pasja, ten rower. To też był czas, w którym nie było komórek, ani takich z nawigacją, ani takich aplikacji, które pozwalają ci się odnaleźć gdzieś w lesie, ani jakichś specjalnych komputerów rowerowych, tych takich nawigacyjnych. Więc ja po prostu często jeździłam na czuja, gubiłam się w tych lasach, wracałam po 3 godzinach, odkrywałam te nowe miejsca. To była dla mnie taka fascynująca przygoda. Bardzo to lubiłam i później to się przeniosło na, jak zaczęłam studiować w Poznaniu, no to zaczęłam odkrywać tutaj wszystkie lasy, łąki i zakamarki Wielkopolski. To też było super. I chyba kiedy tutaj studiowałaś w Poznaniu, to na tym rowerze z osiemnastki, na tym z tymi wypasionymi hamulcami tarczowymi, ale jednak ważącym bodajże 12 kg. No, tak. Tak usłyszałem w jednej z rozmów z tobą. Tak. Wyruszyłaś właśnie, żeby zdobyć koronę gór Polski. I to jest no, duża rzecz. Ile miałeś wtedy lat? 25? Tak, no to była duża rzecz. Teraz jak patrzę na ten rower, na którym to przejechałam, to się sama zastanawiam, jak to jest możliwe, że to się tak udało. Tu jeszcze tylko nadmienię, że on nie miał wcale hamulców tarczowych, mi się po prostu taki rower wymarzył, ale on wtedy był ponad moje możliwości. To był jeszcze poza zasięgiem, więc ja przejechałam tą koronę na zwykłych V-breakach. Także ktoś, kto jeździ na rowerze po górach, wie, że to jest teraz już chyba muzealny sprzęt, przynajmniej ten górski. Więc no tak, ja się porwałam na taką głęboką wodę, można powiedzieć, z tą koroną, ale no to było takie moje marzenie, mój cel. Ja już wtedy od kilku dobrych lat startowałam w rajdach takich typu adventure racing, takich wielodniowych, wielozadaniowych rajdach przygodowych. Tam jest bieganie, rower, kajaki, to wszystko się odbywa z mapą na nawigację. I
I to jest sport drużynowy, czteroosobowy lub dwuosobowy, a mi zależało na czymś, żeby zrobić coś samemu, żeby mieć jakąś taką satysfakcję i takie poczucie, że można jakiś taki większy cel osiągnąć samemu i przeżyć taką przygodę. No właśnie, to chyba jest te takie doświadczenie, jakby się to powiedziało w psychologii, która jest trochę niedaleko filozofii, która tobie jest bliska, takie doświadczenie formatywne. To znaczy mam wrażenie, że w tych górach coś sobie udowodniłaś i coś sobie przemyślałaś, prawda? Na pewno. Ja sobie udowodniłam, że mimo tak młodego wieku i takiego, nie wiem, no niewielkiego doświadczenia jakiegoś życiowego, może większego sportowego, ale niekoniecznie jakiegoś takiego wielkiego życiowego, byłam w stanie sobie to wszystko sama zorganizować, zaplanować, być w tych górach sama, dojechać do celu, decydować o wszystkim sama. To się wydaje może takie trywialne teraz, jak się o tym mówi, ale bycie w górach samemu przez 16 dni non-stop od świtu do nocy, tak jak ja jeździłam na rowerze od 6 rano do 21, w zasadzie od momentu, jak wstało słońce do momentu zachodu słońca, to po prostu było obciążające psychicznie. Czasami był stres, strach, jak były jakieś złe warunki pogodowe, gdzieś mi się pomyliła trasa. To były takie momenty dla mnie, młodej dziewczyny, które dały mi później takie poczucie, że ja po prostu sobie ze wszystkim jestem w stanie sama poradzić. To mnie wiele nauczyło o mnie jako Agnieszce. Gdzieś pozwoliło mi wyznaczać później kolejne cele sportowe i jakieś życiowe. Także to była wielka, dla mnie wtedy wielka sprawa. Teraz w zeszłym roku byłam na takim wyścigu rowerowym Carpathia Divide. Tam startowaliśmy z... Pojechało kilku znajomych i między innymi był tam z nami Radzisław, właściciel wielkiej firmy, który pierwszy raz brał udział w takich zawodach. Dla mnie to była już, ja to robię od 11 lat, więc to nie było dla mnie nic nowego, po prostu kolejna fajna przygoda. A dla niego to zderzenie się z tą samodzielnością w górach, kiedy nie masz zasięgu, musisz sam decydować, sam wybierać, kiedy jesz, kiedy śpisz, nosić wszystko ze sobą i tak dalej, to było zderzenie z taką z takim nowym doświadczeniem, że on, jak spotkaliśmy się później na mecie, to stwierdził, jak ja to przetrwałem, to już teraz żadne problemy mi nie są problemami. Że nawet prowadzenie wielkiej firmy, stwierdził, że to jest dla niego tak duża lekcja i tak duża nauczka, że teraz żadne problemy nie są już dla niego takimi problemami, jakimi on sobie myślał, że były. Także tak, to no myślę, że to jest po prostu duża jakaś wiedza, nauka, no i taka też nauka pokory pewnie, że nie jesteśmy pępkiem świata, tak nam, jak nam się wydaje teraz w dobie komórek, internetu, wtedy kiedy komórka za nas myśli, kupuje, pokazuje nam trasę i tak dalej, jest to po prostu ułatwione, a wtedy kiedy trzeba być samemu zdanym na siebie, bez nawigacji, bez jakichś takich dodatkowych czynników typu hotel za rogiem, sklep i tak dalej, tylko że wiesz, że musisz sobie sam poradzić, zorganizować ten nocleg, jedzenie, znaleźć trasę i tak dalej. To nie jest to, dalej, że na przykład wcześniej masz umówione te noclegi, że z punktu do punktu. Nie, na Carpathia Divide, na tych zawodach rowerowych, to jest taki wyścig przez całe Beskidy się jedzie rowerem non-stop i właśnie samemu się decyduje, kiedy się śpi, co się je i tak dalej, to no, nie jest zabronione wręcz organizowanie sobie tego wcześniej. Ja na koronie rowerowej wtedy też nie miałam nic zaplanowane, ponieważ nie wiedziałam, gdzie ja w jakim momencie się znajdę. W jakim mieście, w jakiej wiosce, w jakich górach, to było wszystko, ja to miałam rozpisane na kartce, dokładnie plan, którego dnia będę gdzie, po czym po pierwszym dniu się okazało, że w ogóle ten plan jest niemożliwy do zrealizowania i to później się potem na bieżąco to toczyło tak, swoim życiem i później mam takie dwie kartki zachowane, co miało być, a co było, to są dwie różne. Rozumiem. To jest chyba taki etap w twoim życiu sportowym, który by można nazwać adventure racing, czyli te wyprawy przygodowe, chociaż wiem, że ta nazwa nie jest najlepszym może odzwierciedleniem. I to jest coś, co robisz pewnie też do dziś, prawda? Tak, tak. Rajdy to była moja, zaraz po rowerze, taka największa
pasja, największa taka sportowa miłość, bo z jednej strony łączy w sobie właśnie te dyscypliny sportu, które lubię, które zawsze uprawiałam, czyli rower, bieganie po górach, czy bieganie kajaki, zadania jakieś linowe, różne tego typu rzeczy. A po drugie dzieje się to wszystko jakby w środku przyrody, w takich miejscach, które są bardzo często niedostępne dla normalnych, znaczy normalnych, no po prostu dla osób, turystów, czy dla osób, zadano. które tam niekoniecznie bez tej mapy i same nie wymyślą, że tam mogą się znaleźć, to są często po prostu piękne miejsca, w ten sposób można odkrywać świat, jakieś jego niesamowite zakątki. Czasami ma się poczucie, że jest się pierwszym człowiekiem, który stąpa po tej ziemi. Oczywiście nie, na pewno tak nie jest, ale bardzo często byłam na takich zawodach, na których przez dzień czy dwa nikogo się nie spotykało, jest się samemu też zdanym na siebie. No to są po prostu, adventure racing jest taką dziedziną, która pozwala też człowiekowi odkrywać granice swoich możliwości, piękno przyrody, obecność w naturze, taką nieskażoną światem zewnętrznym, jakby to jest, to zawsze mi się strasznie podobało i tam się po prostu zawsze bardzo dobrze czułam na takich zawodach, mimo tego, że trwały 3, 4, 5, 6 dni. W Hiszpanii były takie najdłuższe zawody, w których brałam udział, 6-dniowe. To jest bardzo duży wysiłek, ale to jest też niesamowite przeżycie po prostu. I tak, uprawiam to do dzisiaj i mam nadzieję, że jeszcze bardzo długo będę. Pewnie, że tak. Tomek Kowalski, który jest ważną postacią w twoim życiu, on był przez moment z tobą, kiedy zdobywałaś koronę Gór Polski i co powiedział wtedy, jak tam był? Spodobało mu się? Niespecjalnie. On nie był w ogóle jakimś wielkim fanem jeżdżenia na rowerze. On, no wiadomo, wspinał się, jeździ w góry wysokie, więc trening taki aerobowy i wytrzymałościowy był dla niego ważny, ale bardziej bieganie właśnie i wspinaczka niż rower. Jeździliśmy razem trochę na rowerze, ale on zawsze się denerwował, jak ja jechałam gdzieś przed nim, jeszcze wiesz, trzymałam mapę w ręce i jechałam sobie zupełnie na luzie, a on tam walczył o życie z tyłu za mną i niespecjalnie to lubił. No i wtedy na koronie też tak było. On dojechał do mnie w Kotlinę Kłodzką. Mieliśmy się tam spotkać i wjechał ze mną na jedną z gór i powiedział, że on już więcej nie będzie ze mną jeździł, że to już była ostatnia, pierwsza i ostatnia góra, na którą ze mną wjechał. Czyli po prostu mu to nie sprawiało przyjemności. To nawet nie jest to, że on nie był w takiej formie, nie miał takiego przygotowania. Tak, tak. To nie był taki jego konik, jak ja to czasami mówię, nie? Taka jego miłość, czy pasja, czy pociąg do czegoś, co mógłby robić pomimo przeciwności, no bo to zawsze są przeciwności, nie? To nie jest tak, że zrobienie takiej korony rowerowej Gór Polski to jest czysta przyjemność, no to niestety tak nie jest, nie? To jest po prostu duża jakby doza takiego samozaparcia, często walka z bólem, czy właśnie z przeciwnościami, z taką niewygodą też. To jest i na rajdach, i właśnie na jakichś takich różnego typu wyprawach, czy wyjazdach takich dłuższych, biegowych, też parę takich biegowych różnych projektów swoich sama zrobiłam, gdzie po prostu trzeba się nauczyć żyć, czy funkcjonować wtedy, kiedy jest niewygodnie, źle, brudno, nie można się wykąpać, jest zimno i tak dalej, i tak dalej. To są takie momenty, w których po prostu jest nieprzyjemnie, ale to jest jakby część zabawy, część gry. Chyba jakieś predyspozycje trzeba mieć, prawda? No bo są takie osoby, które pewnie raczej by się nie zaadaptowały do tego.
Pewnie tak. Ja myślę, że do każdego rodzaju pasji jest potrzebny jakiś rodzaj talentu i jakiś rodzaj takiego pociągu i predyspozycji fizyczno-psychicznych i takich charakterologicznych, bo raz, że trzeba mieć wytrzymałe ciało i zdolności do tego, żeby móc wytrzymać taki trening czy w ogóle takie zawody, a po drugie właśnie mieć taką psychiczną zdolność do tego, żeby po prostu wytrzymywać te niewygody i przyjemność i satysfakcję zawsze brać ponad to i umieć sobie z tym zawsze poradzić. Także to na pewno trzeba mieć do tego predyspozycję, tak samo jak na pewno trzeba mieć predyspozycję, nie wiem, do gry na flecie poprzecznym przez wiele godzin w życiu i tak dalej. To myślę, że można się spełniać i można realizować swoje pasje, no nie tylko w sporcie, czy realizować jakieś swoje marzenia, tylko jest wiele dziedzin w życiu, których właśnie można to robić. No, ja jestem osobą, która jest aktywna, bardzo lubi sport, bycie na zewnątrz, bycie w górach i dla mnie znowu niewyobrażalnym jest, czy wielkim wyczynem takim psychofizycznym jest właśnie gra na jakimś instrumencie. Wieloletnia, mam taką koleżankę Agatę, która gra od wielu, wielu lat właśnie na flecie poprzecznym i ja ona ciekawa, mnie właśnie skąd ten przykład. Zawsze mnie to fascynowało, że ona jest w stanie tyle godzin grać na tym instrumencie. To było ona się dziwiła, że ja potrafię tak dużo uprawiać sportu i tyle trenować i poświęcać temu tyle czasu, a dla mnie jej świat był zadziwiający, ale to jak ona grała na tym flecie i jak bardzo się w tym oddawała i jak świetnie grała, było dla mnie jakby dostatecznym dowodem na to, że to jest jej jej konik, jej pasja. Wy jesteście tak samo zajawkowe, tylko jak gdyby w innych dziedzinach, no nie? Tak. I myślę, że takich dziedzin jest bardzo wiele. To jest akurat taki przykład z mojego życia, czy taki najbardziej obrazowy, ale na pewno takich dziedzin jest bardzo wiele. Ale to fajnie znaleźć swoją, dlatego że ona też daje pewną siłę. Jak poznałem ciebie, to był rok 2012 i wtedy zdobyłaś koronę gór Polski, a zaraz potem przyszły bardzo trudne dla ciebie chwile, dlatego że Tomek Kowalski, którego wielu może kojarzyć ze sprawą Broad Peak, no niestety nie powrócił z tej wyprawy i wiem, że dla ciebie ten okres był, nie wiem jak, nawet mówię, że wiem jaki był, ale tak naprawdę nie wiem jaki był i nawet nie mam serca dopytywać, ale wiem, że napisałaś książkę, która jest trochę takim jego testamentem, no bo ona zawiera w sobie to, co on czuł w górach, co czuł do gór i jakie było to jego życie, jak gdyby wzbogacone twoimi komentarzami. Tak, jak najbardziej. No, to jest taka, nie wiem, czy pamiątka po Tomku to dobre słowo, to jest też część jego historii, taka kontynuacja, bo on zawsze chciał napisać też książkę, to mówił mi o tym wiele razy, że on już sobie wymyślił, co w tej książce będzie i tak dalej, jak był właśnie w bazie pod Broad Peakiem, to miał ze sobą takiego małego laptopka i tam napisał nawet jakieś tam pierwsze 2 czy 3 strony, więc to było jego marzenie, jego taka wielka chęć i no jak padła propozycja właśnie od pana Staszka ze Stapisu, to no ja nie miałam wątpliwości, że chcę to dla niego zrobić. To nawet na początku nie było w ogóle mowy o tym, że ja będę w tej książce jakkolwiek się pojawiać. Ja zresztą na początku nie chciałam. Bardziej chodziło o to, żeby właśnie to marzenie Tomka spełnić i tą książkę napisać. No oczywiście on sam jej nie napisał w takiej formie, w jakiej na pewno by chciał i w jakiej zamierzał, ale robił to sukcesywnie przez wiele lat, prowadząc swojego bloga Magister Kowalski blogspot.com, który działa i funkcjonuje do dzisiaj w takim sensie, że wchodzą na niego cały czas nowe osoby. Widać, tam jest taki licznik wejść, który zresztą sam Tomek założył. To nie jest jakaś... Kiedyś tego na bloga ludzie to robili. Tak, to nie jest jakaś żadna tam nasza ingerencja w to. No i tam widać, że ten blog cały czas żyje, ludzie to czytają, on ma już grubo ponad 600 tysięcy wyświetleń, także on cały czas żyje, a właśnie ta książka jest zapisem tego bloga, tych jego przygód, historii, których jest cała masa.
Ja myślę, że tymi historiami mógłby obdarować niejedno życie, mimo że miał 27 lat, jak zginął. To zrobił naprawdę dużo. No i to była też taka moja chęć do tego, żeby pokazać właśnie, jak można żyć, i tą ideę Tomka w tej książce trochę rozprzestrzenić, że to jedno życie jest po to, żeby jakoś je wykorzystać i z niego czerpać. I trochę odstawić na bok może czasami jakieś wątpliwości albo jakieś obawy przed realizacją swoich planów, tylko po prostu sięgać po nie wtedy, kiedy chcemy. No i faktycznie książka ma taki wydźwięk, mam nadzieję. Wiele osób do mnie pisało, że dziękują za tą książkę, więc mam nadzieję, że gdzieś tam to światełko Tomka jeszcze cały czas gdzieś tam krąży po świecie z tą książką. Na pewno tak. A powiedz, co ty najbardziej zabierasz z tych lekcji dla siebie? To znaczy, mówiłaś, że to są rzeczy, które mogą się przydać ludziom i się przydają. A dla ciebie, jeśli chodzi o ten świat sportowy i świat pasji, to jaka może jest taka porada, którą byłaś w stanie od niego odebrać? No chyba właśnie też to, o czym mówię głównie, żeby sięgać po swoje jakieś plany, marzenia samemu i nie czekać, aż coś się samo wydarzy, tylko realizować to i dążyć do tego. Jeśli naprawdę tego chcemy, to jest to możliwe. To nie jest tak, że to gdzieś komuś się kiedyś udało, tylko to jest możliwe u każdego z nas. Oczywiście nie chodzi tylko o sport czy o góry, tylko o wiele innych tematów, tak jak powiedzieliśmy, chociażby z tą muzyką. Myślę, że to jest dla mnie to była też lekcja i taka zawsze myśl, która mi przyświecała przy realizacji kolejnych jakichś planów, które miałam później już po śmierci Tomka, i on zawsze mi gdzieś tam w tym towarzyszył. Myślę, że był w tych myślach zawsze ze mną gdzieś, i on też, nauczyłam się od niego po prostu realizować te plany, a nie czekać, aż to się samo wydarzy, albo ktoś to za mnie zrobi, albo a może kiedyś, a może za rok, a może za 10. No, nie ma co czekać czasami z realizacją takich rzeczy, bo życie jest jedno i nigdy nie wiadomo, jak to się później dalej potoczy. Bardzo się z tobą zgadzam. Jak to wygląda? To wygląda tak, że ktoś, kto właśnie czekałby na jakieś odpowiednie warunki, to jest ten, który by zwlekał albo uważał, że jeszcze musi porozmawiać z tą czy inną osobą z rodziny, żeby dostać jakąś zgodę, albo musi znaleźć jakąś idealną lokalizację, albo że coś jest jeszcze, coś jest poza nim, tak? A ty jak gdyby wychodzisz z tego, że jeżeli ty jesteś w stanie, nie wiem, kliknąć, zarezerwować ten wyjazd, albo kupić kolejny jakiś atlas, bo wiem, że jesteś, kiedyś pracowałaś jako taka ekspedientka w sklepie z tak, mapami, ale też twoja mama geografka. No to wyobrażam sobie, że właśnie ty bierzesz ten plan, tę mapę i po prostu się do tego zabierasz. To jest... Zastanawiam się, bo zrozum mnie, że to jest dobra rada, żeby się zabrać do realizacji swoich rzeczy, tylko co ona oznacza w praktyce? Ona oznacza, żeby przestać może słuchać jakiegoś wewnętrznego przeciwnika w głowie? Co to jest? No wiesz co, ten przeciwnik zawsze się pojawia. To też nie jest tak, że ja, czy Tomek, czy ktokolwiek inny, kto realizuje takie rzeczy, zawsze jest super w 100% przygotowany, pewien i nigdy nie ma wątpliwości, albo zawsze jest super przygotowany na trening i zawsze mu się chce i tak dalej. To zupełnie tak nie jest. To każdy z nas, ja też miałam wielokrotnie wątpliwości, organizując jakieś wyjazdy. Pamiętam, jak parę lat temu jechaliśmy właśnie w Karpaty z moją koleżanką Zuzą. Przygotowywałyśmy się do przejazdu rowerowego przez Karpaty ukraińskie i rumuńskie. Wtedy się też spotkaliśmy. Tak, wtedy też się spotkaliśmy. I to była, Jezu, to była wielka niewiadoma. To było więcej znaków zapytania niż odpowiedzi. Tam wiele tych terenów nie ma porządnych map. Nie ma map, nie wiadomo było, jak ten teren jest przejezdny rowerowo, gdzie są sklepy, tam nie ma schronisk w ogóle, tak jak w Polsce. Nie wiadomo było, czy... No po prostu bardzo dużo rzeczy było
pewnych. Dodatkowo niedźwiedzie, dzika zwierzyna, my miałyśmy być tam same we dwie, więc to była duża taka doza odwagi pewnie i takiego, że spróbujmy, zobaczmy, może się nie uda, bo to też tak jest, że jadąc na jakąś wyprawę czy na wyjazd, nie zawsze inaczej, nie powinno się mieć założenia, że to się musi udać, że bo to może trochę zgubić człowieka. Tak, bo wiesz, sama próba i sam moment podjęcia wyzwania i sam moment stanięcia na starcie już jest jakimś dużym osiągnięciem według mnie. Ja jadąc w Karpaty wtedy miałam takie poczucie, że to zupełnie nie musi się udać i może się okazać, że coś się stanie ze sprzętem, że właśnie coś się stanie z naszym zdrowiem, że coś w tych górach się wydarzy i tak dalej, i tak dalej. I do ostatniego dnia, pamiętam, miałyśmy z Zuzą takie poczucie, że o, już jesteśmy prawie na mecie, tam wyznaczyłyśmy sobie po prostu tak geograficznie, gdzie to ma się skończyć. I tak cały czas mówiliśmy, dopóki na tej mecie nie będziemy, dopóki w tym punkcie się nie znajdziemy, to nie powinniśmy myśleć o tym, że to na pewno się wydarzyło i że to na pewno jest sukces. Także to dobrze, bo wiesz, podobno 90% wypadków samochodowych dzieje się na ostatnich 2 kilometrach. No właśnie, do domu, nie? Chociażby. Bo ludzie już w głowie gdzieś rozgaszczają się w domu, zakładają szlafrok i zaparzają herbatę. Tak. Więc ta czujność, to jak rozumiem, jest efektem czy dziełem tego, że nie za bardzo sobie ufasz w swoje umiejętności. Pewną dozę takiego krytycyzmu zachowujesz. Tak, myślę, że to jest bardzo dobre i ja też staram się to na ultramaratonie też zimowym, który organizujemy właśnie razem z Anią, też trochę tak jakby przekazywać taką wiedzę też naszym zawodnikom czasami, bo niektórzy mają takie poczucie, że nic się im nigdy nie stanie, że oni wszystko wiedzą, że w górach się wszystko jest przewidywalne i tak dalej, i tak dalej. No zupełnie tak nie jest. Trzeba jednak mieć respekt do gór, do różnych warunków, do różnych sytuacji, no i do siebie samego jakiś taki dystans, nie? I pokorę do swoich umiejętności. Bywa, oczywiście, że ta pewność siebie też jest bardzo ważna, bo myślę, że gdyby nie też pewność siebie i takie poczucie, że jestem w stanie to zrobić, to też by się te rzeczy nie działy, no bo pewnie byłaby to za duży taki hamulec. No ale jednak jakąś taką drogę środka trzeba zawsze znaleźć. Tak sądziłem, że mówimy tu o jakimś wyważeniu tych dwóch spraw, to znaczy z jednej strony bardzo ufać swoim umiejętnościom, ale z drugiej gdzieś zachować tę pokorę. To często w ogóle słowo pokora względem gór tutaj się pojawia. Często też moi goście, jak na przykład ze skiturowego z Zakopanego, też mówią o pokorze. Tak więc to z pewnością działa. Czy bywa właśnie, że tej pokory brakuje? Teraz pytam o ZUK, czyli ten zimowy ultramaraton karkonoski. Jak to dziewczynę widzicie już tak z doświadczenia organizatorek? Czasami faktycznie są osoby czy zawodnicy, którzy może nie tyle przeceniają swoje możliwości, co właśnie mają takie poczucie, że panują nad wszystkim i że wiedzą wszystko o górach, czy nic im się nie może stać, i staramy się na tyle jakby rozsądnie prowadzić całą tą organizację zawodów, które swoją drogą są dosyć wyjątkowe, no bo zima, góry, 52 km po górach to jest nie lada wyzwanie, więc staramy się zawsze do tego tak podchodzić, żeby zawodnicy po prostu to i pokory mieli trochę więcej i wiedzieli o tym, że mimo tego, że to są karkonosze, czyli no nie najwyższe góry świata i wydawałoby się, że bardzo przystępne i bardzo łatwe, no to potrafią pokazać pazurki i potrafią pokazać, kto tam rozdaje karty na górze, o czym się już nieraz przekonaliśmy na samych zawodach i sami zawodnicy też. Mieliśmy taką jedną edycję biegu, w którym musieliśmy skrócić trasę o 30 km, bo warunki były no po prostu takie, jakie potrafią być zimą w karkonoszach, czyli bardzo złe, bardzo duży, silny wiatr,
taka spadająca z nieba mrzawka, która zamarzała na ciuchach, bardzo słaba widoczność i tak dalej, i tak dalej. I zawodnicy w piątek przed biegiem byli w pewnym sensie nawet na nas może trochę źli, że skracamy tą trasę i że powinna być dłuższa, że dlaczego 20 km zamiast tych 50 paru. A na później w dniu biegu każdy z nich nam dziękował, że zawody zostały skrócone, bo po prostu tak wszyscy dostali mocno w kość, także... A większości udało się je zakończyć dzięki temu? Tak. Musieliśmy w pewnym momencie zatrzymać zawody na hali Szrenickiej i warunki jeszcze mocniej się zmieniły i pogorszyły, więc musieliśmy to troszeczkę końcówkę stawki zatrzymać, natomiast ci, którzy już dobiegli do tego punktu, w którym była meta, no to już wszyscy ukończyli, w sensie od hali Szrenickiej do Odrodzenia wszystkim się udało dobiec, także... Powiedz, co trzeba mieć, żeby na takim zuku wystąpić? To znaczy, kto może się zgłosić, co już musiał w życiu przeżyć i gdzie musiał być, co musiał sprawdzić, albo ile godzin musiał być, nie wiem, na siłowni, czego się wymaga? Wiesz co, wszystkich tych czynników nie jesteśmy w stanie sprawdzić, o których mówisz. Natomiast taką... Nie ma castingu, tak? Nie ma jako takiego castingu, natomiast jest pierwsza taka, powiedzmy, selekcja czy kwalifikacja zawodników w postaci tego, że muszą mieć ukończone dwa biegi na dystansie minimum maratonu w górach, czyli może w zuku pobiec tylko zawodnik, który już w górach minimum dwa razy maraton przebiegł. Także to już jest dosyć duża taka pewność, że taka osoba ma odpowiednie doświadczenie, wie, jak zachowuje się organizm. Przebiegnięcie maratonu w górach to już jest wyzwanie, to jest jakieś tam osiągnięcie sportowe, więc uznaliśmy, że to będzie jakiś pierwszy właśnie taki weryfikujący czynnik i to się sprawdza przez lata. Oczywiście organizacja samych zawodów jest trudna, wymagająca, głównie ze względów bezpieczeństwa właśnie i przez to, że w większości odbywają się w górach. Zimą te warunki są zmienne. Czy każda edycja jest inna? Każda edycja jest inna, dokładnie. Potrafiły być edycje, w których było piękne słońce i świetne ubity wyniki. Śnieg, świetne wyniki zawodników, niewyobrażalnie wręcz dobre. A były takie edycje, w których no myślę, że wielu zawodników zapamięta je do końca życia. Więc tak, no, my musimy być przygotowani cały zespół organizacyjny na najgorsze i tak staramy się działać. Dzięki temu przez tych 7 lat nigdy się nic jeszcze odpukać nie wydarzyło. Jesteśmy gotowi razem z GoPrem też i z ekipami ratowników na to, żeby po prostu zawody były jak najbardziej bezpieczne, jak to tylko możliwe. A jak ta współpraca wygląda z GoPrem? Wiesz co, to są ekipy, które obstawiają zawody, poruszając się mniej więcej w tym samych odstępach, co stawka zawodników. Dodatkowo są patrole piesze na nartach właśnie, które się poruszają na trasie zawodów po to, żeby być jak najbliżej zawodników. Także no, to są różne mechanizmy wypracowane z nami przez lata. Mamy specjalny system łączności, jest specjalna osoba w GoPrze, która jest tylko od naszych zawodów i przyjmuje tak jakby telefony czy jakieś informacje. Jesteśmy w stałym kontakcie, mamy obstawę z tyłu sędziów, których widzi GoPro na ekranie swoich monitorów, żeby wiedzieć w danym momencie, gdzie są zawodnicy. Także to jest cały taki wypracowany też przez lata system, który no, działa, mam nadzieję. Wypracowany i pewnie trochę też wyproszony, bo wyobrażam sobie, że na początku to oni nie byli zachwyceni w ogóle taką ideą, żeby w Karkonoszach taką znaczącą imprezę zrobić, prawda? Tak, no nie byli zachwyceni, bo nie byli na początku przychylnie do tego nastawieni, dlatego że nie było wcześniej nigdy takich zawodów w górach zimą, ultramaratonu i to się spotkało z takim pytaniem, ale jak to? Przecież takich rzeczy się nie robi, przecież nie ma takich biegów, to jak wy chcecie taki bieg zrobić? Ja mówię, no nie ma takich biegów, ale może właśnie, to właśnie będzie. Właśnie robić. Teraz będziemy go robić i to było na początku takie
trochę przepychanie swojej idei i swoich pomysłów i tego, że my nie wyskoczyłyśmy jak Filip z konopi i teraz tu będziemy robić jakieś dziwne rzeczy, tylko miałyśmy to wszystko przemyślane, wiedziałyśmy jak to może wyglądać, jak chcemy, żeby to wyglądało pod kątem właśnie bezpieczeństwa i tego, jak cała ta logistyka ma działać. No i to po prostu z rozmowy na rozmowę spotykały się z coraz większą przychylnością i z takim, no dobra, spróbujmy, zobaczmy jak to będzie i myślę, że przez lata udało się właśnie wypracować taką dobrą współpracę i myślę, że widać, że to się da zrobić. Zresztą po nas zaczęły organizować biegi zimowe też inni organizatorzy, inne ekipy, też w górach, no bo się okazało, że się da, że można i trzeba być po prostu do tego bardzo dobrze przygotowanym. No ja pamiętam też mój kolega z GoPro Beskidzkiego, Jacek, jak do niego zadzwoniłam i go zapytałam, co on o tym myśli i w ogóle jak mamy z GoPro rozmawiać i tak dalej, to on tak po prostu w tej słuchawce zamilkł na te 5 sekund i mówi, ale Aga, ja to bym w ogóle czegoś takiego nie robił, że on nie wie, jak się do tego zabrać i tak dalej, a no później jak zaczęliśmy rozmawiać i analizować, że to jednak można zorganizować w dobry sposób, no to sam stwierdził, że to jednak jest możliwe i to była dobra decyzja, także... Może no. To ta upartość odziedziczona po Tomku Kowalskim, co? Która sprawiła, może, że może. Tak wytrwale te ścieżki wydeptywałyście, ty i Ania. Tak, razem wydeptywałyśmy te ścieżki i no to jest też taka nauczka i taka duża lekcja, że my też wychodziłyśmy zawsze z założenia, że i to też była Tomka dewiza i Anki, że jak nie drzwiami, to oknem i jak się czegoś bardzo, bardzo chce, no to po prostu trzeba dążyć do tego celu i to a propos i sportu, i zawodów, i różnych właśnie wyzwań sportowych, czy nawet organizacji takiego ultramaratonu. Także jest widać, że da się to zrobić, a to, że się to robi pierwszy raz, no to trzeba po prostu się wielu rzeczy nauczyć. Koronę rowerową też robiłam pierwsza w Polsce i też nie wiedziałam, czy mi się to uda i nie wiedziałam, jak to będzie wyglądało, ale ta determinacja gdzieś tam później zaprocentowała. Można jakoś fajnie w języku polskim nazwać to, kim ty jesteś? Jak się przedstawiasz? Nie wiem, jak to można nazwać. To skomplikowane. To skomplikowane, dokładnie, dokładnie. No ta moja historia jest też skomplikowana poniekąd przez to, że no ta śmierć Tomka była punktem jakimś zatrzymania też w moim życiu, takim punktem zwrotnym, powiedzmy. Ty mówisz o sobie dziewczyna, która straciła Tomka, prawda? Kiedyś tak mówiłam, okay. Kiedyś tak mówiłam, bo to była, no ja bardzo długo żyłam w takiej żałobie i w takim no w takim dziwnym stanie i wtedy faktycznie tak się określałam. Teraz już po tych 8 latach prawie jestem też już inną osobą i ta jego śmierć też mnie wiele nauczyła i też na pewno jestem trochę kimś innym pewnie przez to. Nie da się od tego jakby odciąć czy powiedzieć, że ja już jestem kimś innym albo że nie wiem, zaczęłam nowy etap w swoim życiu, to też tak nie można. Zawsze pamiętam, że zawsze mnie to denerwowało bardzo, jak ludzie mi mówili, że powinnam się od tego odciąć i zacząć nowy etap. To chyba najgorsza porada. Tak, to jest trochę jak nie przejmuj się tym, nie myśl o tym, zapomnij. Tak, gdzie te rzeczy zawsze wracają. Zawsze wracają, to jest też część jakiejś historii, prawda? To, że ja jestem dzisiaj Agnieszką Korpal taką, jaką jestem, jest wynikiem wielu doświadczeń, zdarzeń i różnych przemyśleń życiowych, czy właśnie historii, na które się teraz składam, powiedzmy ja jako osoba, więc nie da się tego oddzielić jakąś grubą kreską, że wtedy byłam taka, a teraz jestem taka. To jest jakiś proces, jakaś rzeka, która płynie i o ile to było ciężkie doświadczenie w moim życiu i takie pewnie jedno z najgorszych, jakie w ogóle można przeżyć też w takim młodym wieku, tracąc młodą osobę, miłość swojego życia, to no jest to jakiś rodzaj doświadczenia, który po prostu jest ze mną i będzie ze mną już na zawsze. No nie da się tego zapomnieć, wymazać. A też wiem, że właśnie Tomka
jakaś część jego duszy jest, zawsze będzie ze mną, mimo że jestem już w innym związku, jestem na nowo szczęśliwa i tak dalej, i tak dalej, to jednak no, zawsze jakiś tam kawałek jego ze mną będzie. Mhm. Poniekąd gdzieś też można połączyć, pewnie nie taką prostą linią, ale tamte czasy i to, że później zaczęłaś chociażby studiować filozofię, prawda? Na pewno. Myślę o tym wyjeździe na Korsykę? Wyjeździe na Korsykę, tak. Na Korsyce parę lat temu. Zresztą no to są też takie właśnie, dlatego dobrze powiedziałeś, że to skomplikowane, bo wiele moich jakichś decyzji życiowych czy różnych rzeczy, które się działo, było powiązanych ze sobą ściśle. Ja na tą Korsykę pojechałam, bo wymyśliłam sobie, że będąc właśnie w żałobie potomku i w takim stanie, w którym wszystko jest bez sensu i to jest jedna wielka czarna dziura, to jednak jakoś podświadomie chciałam z tego wybrnąć, wyjść i wtedy sobie wymyśliłam, że właśnie przebiegnę najcięższy szlak górski w Europie, czyli GR20 na Korsyce. To jest piękny szlak, ale też wyjątkowo trudny. No i się przygotowywałam do tego, żeby to zrobić, ale w międzyczasie się okazało, że no nie jestem w stanie tego rekordu pobić. On był raz, że bardzo wyśrubowany, dwa, że no mi chyba nie o to wtedy do końca chodziło, o ten czas, tylko faktycznie o to, żeby po prostu zawalczyć o samą siebie i trochę spróbować popchnąć swoje smutki do przodu. I coś cię tknęło, coś cię naprowadziło do pewnego muzeum na tej właśnie wyspie? Tam dotarłaś? Nie, to było później. Na Maderze... A, to już Portugalia. To już Portugalia, tak. Później startowałam w wielu zawodach, właśnie górskich ultramaratonach i jednym z nich był właśnie Miód na Maderze i tam byłam sama. Trochę kręciłam się po wyspie, podróżowałam sobie i właśnie tak mnie tknęło, żeby pojechać do tego muzeum, jednego chyba jedynego na całej wyspie tego typu i właśnie się uparłam, żeby tam mnie jeden z panów zawiózł i tam do mnie dotarło. Ja wtedy byłam taka poszukująca mocno właśnie jakiegoś sensu, może jakiejś prawdy, tego, po co my tu jesteśmy, jaki to wszystko ma sens i tak dalej, i tak dalej. I dużo odkrywałam sama, czytałam dużo wtedy na ten temat, a właśnie w tym muzeum odkryłam, że ja tak naprawdę chcę studiować filozofię i to jest taka moja, to było, pamiętam, niesamowite przeżycie, to ze mną zostanie na pewno na wiele lat, że można w takim miejscu odkryć jakieś swoje wewnętrzne potrzeby, czy tak posłuchać też tego, bo to mogłam po prostu stwierdzić, a jakaś głupia myśl, nie, zupełnie nieistotna, a jednak posłuchałaś siebie. Posłuchałam siebie, wróciłam do domu, sprawdziłam, jakie są studia filozoficzne w Polsce, zaaplikowałam na UW do Warszawy i teraz jestem na etapie kończenia tych studiów, także no, to skomplikowane. Wiesz, to jest świetne podsumowanie tej rozmowy, bo ona jest pełna pasji. Ona ta rozmowa, ale ona ta Agnieszka też. Pełna pasji, pełna nieoczywistych wyborów. Pełna wzlotów i upadków, trochę jak te wasze ultramaratony w Karkonoszach, wyobrażam sobie. I po prostu bardzo ciekawa. I to jest fantastyczne spotkanie. Dla mnie tym cenniejsze, że mam okazję cię obserwować przez te lata. Tyle lat. No, to już będzie pewnie czwarta nasza rozmowa. I bardzo kibicuję temu, co robisz ty, co robi Ania Kautz, więc bardzo trzymam kciuki również za Forest Run, za fantastyczny bieg tutaj w Wielkopolskim Parku Narodowym. Też tak. Wyjątkowa sprawa. Warto sprawdzić, ja kiedyś biegłem. I potraktowałem wasz bieg jako rozgrzewkę do maratonu, który był tam chyba 2 miesiące później. No i oba biegi ukończyłem, więc to super. Więc da się. Z tym, że wolałem zdecydowanie ten wasz bieg, bo choć był po nierównym terenie, to miał piękne widoki, miał przeczyste powietrze. No to było po prostu doskonałe. Dzisiaj to powietrze tutaj zagęstniało od pasji i dziękuję ci bardzo, Agnieszka, za to spotkanie. I życzę ci po prostu, żebyś nie zwalniała. Zresztą nie pasowałoby mi to do ciebie. Oby tak było. Żeby mi tej energii jeszcze starczyło na wiele lat.
No, a jeszcze naszym widzom powiem, że koniecznie obejrzyjcie inne rozmowy na tym kanale, dlatego że mamy świetnych ultramaratończyków chociażby. Mamy tych, którzy w górach chodzą zdecydowanie poza szlakiem. No i mamy też nawet wywiad z ciekawym komentatorem sportowym. To Marcin Szafrański. Polecamy serdecznie te rozmowy. Dziękuję Tobie i dziękuję tym, którzy z nami byli. Dzięki. Subskrybuj kanał Spektrum by Sportofino. Zajrzyj na sportofino.com.